Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego nie będą z nami teraz, na wieki wieków. Amen. Witam Was, drogie siostry, drodzy bracia, w Chrystusie Jezusie, 1 kwietnia. I pragnę to uczynić dzisiaj słowami, które wyjęte są z Księgi Hioba, z 33 rozdziału oraz z Ewangelii według świętego Jana, z 18 rozdziału. Po cóż spierałeś się z Bogiem, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. Odpowiedział arcykapłanowi Jezus: Ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Dziś, wsłuchując się w te słowa, które wypowiedział Jezus, które zrelacjonował nam Ewangelista Jan, możemy zadać sobie pytanie, do kogo padły takie mocne słowa? Komu Jezus musiał tłumaczyć pewną oczywistość, objaśniać to, w jaki sposób służy, w jaki sposób niesie Ewangelię w świat. Tym kimś był Annasz, arcykapłan, a w zasadzie emerytowany arcykapłan, można byłoby tak powiedzieć. Bo słowa, które wypowiada Jezus, padają w czasie przesłuchania, które ten zorganizował u siebie w pałacu, po tym jak Jezus został pojmany w ogrodzie Getsemane. Tam zdradzony przez ucznia Judasza, zostaje wyprowadzony, związany przez sług arcykapłana oraz przez żołnierzy rzymskich i trafia do pałacu. Tam oczekiwał na niego Annasz. Człowiek, który po długim czasie prób usidlenia Jezusa, złapania go, pozbycia się go, chęci zabicia, w końcu, byśmy mogli powiedzieć, odnosi sukces. Bo Jezus jest przed nim. Stoi, związany, a ten może w końcu zacząć zadawać mu pytania, grzebać w jego brudach, znaleźć coś, co ułatwi jego zięciowi Kajfaszowi, aktualnie pełniącemu rolę arcykapłana, jego rolę. Skazanie Jezusa na śmierć i pozbycie się problemu, którym Jezus dla nich był. Tylko dlaczego Jezus był takim problemem? Nieraz w Ewangeliach znajdziemy relacje o tym, jak to arcykapłani uczeni w piśmie nie byli zadowoleni z tego, co robił Jezus. Jego nauczanie było dla nich wręcz rewolucyjne. Bali się niepokojów, ale myślę, że bali się czegoś jeszcze jednego, a mianowicie straty swoich wpływów i swoich funkcji. Odkąd Rzym okupował Izrael, uczynił z niego jedną ze swoich prowincji, to Rzymianie mianowali arcykapłanów. Co ciekawe, rodzina Annasza pełniła tą funkcję przez ponad pół wieku. Zarówno on, jego zięć, ale także pięciu synów Annasza pełniło tą funkcję. Kajfasz, o którym wspomina Ewangelista, musiał być wybitnie zasłużony dla Rzymian, gdyż swoją funkcję pełnił lat aż 19. Pamiętamy historię, w której Jezus wywraca stoły kupców w kantorkach w świątyni. To, myślę, że przeważyło szale. Dlaczego? Ponieważ Jezus dotknął czegoś, co dla Annasza i jemu podobnych było może sensem życia. Służba Bogu to jedno, ale dla nasza i jemu podobnych przyświecał inny cel. Pieniądze, władza, posłuch. Annasz, który był emerytowany, ciągle musiał wkładać nos w inne sprawy. Musiał mieć palce umoczone w każdej rzeczy, która była i działa się w Jerozolimie.
Tak już jest, że są ludzie, którzy nie potrafią odejść, nie potrafią zapomnieć o rzeczach, które już do nich nie należą. Ale Annasz był człowiekiem, który to, co miał, trzymał mocno w garści. Tak mocno, że może nawet po śmierci to, co trzymał, by trzeba było jeszcze mu wyrywać z jego martwej dłoni. Jeden z badaczy brytyjskich określił kiedyś, że roczny dochód arcykapłana mógł wynosić około 10 milionów funtów na dzisiejsze pieniądze. To daje nam 55 milionów złotych. To niezłe pieniądze. I pieniądze połączone z religią, z władzą, to najgorsza możliwa mieszanka. Kiedy Jezus rozganiał ludzi w świątyni, tych, którzy kupczyli, można było powiedzieć, zbawieniem, wszedł mocno w interesy Annasza i jego rodziny. Bo to był złoty biznes. Od wymiany walut w kantorze 12,5% szło dla jego właścicieli. Jeżeli chciało się złożyć zwierzę na ofiarę, musiało być sprawdzone, za to także była opłata. Jeżeli nie miałeś swojego zwierzęcia, nie ma problemu. Obok był bazarek, tak zwany bazar synów Annasza, na którym mogłeś nabyć zwierzę od nich i poświęcić je na ofiarę. To wszystko to były ogromne pieniądze, ogromne wpływy, a w skorumpowanym świecie pieniądze mogą naprawdę wiele. Przecież to nie bez powodu znaleźli się przy sługach arcykapłana również żołnierze rzymscy, by aresztować Jezusa. To pieniędzmi z takiego procederu zapłacono Judaszowi, to tymi samymi pieniędzmi chciano przekupić, czy przekupiono żołnierzy, którzy strzegli grobu Jezusa o tym, by nie rozgłaszali, nie mówili, co się wydarzyło w wielkanocny poranek. Annasz nie potrafił zrozumieć Jezusa. Nienawidził go. Chciał się go pozbyć i zabić. Dlaczego? Bo swój modus operandi próbował włożyć na Jezusa. Skoro sam Annasz wiedział, co trzeba robić, by utrzymać się przy władzy, co trzeba robić, by mieć w garści lud, myślał, że Jezus będzie czynił podobnie, a tymczasem Jezus robił inaczej. I kiedy ten oczekiwał może kogoś, kto się płaszczył, żebrał o życie, widzi człowieka, który stoi w prawdzie, który odpowiada słowami, mówiąc, że nic nie robi potajemnie, w skrytości, że wszystko to, co mówi, mówi jawnie. Robi to w synagodze, można powiedzieć, pod nosem Annasza. Ten traci możliwość dalszego konfrontowania Jezusa, bo nie ma jak zbić jego argumentów. Jezus dostaje w twarz od jego sługi. Pytanie jest, co dla nas ta Ewangelia może znaczyć. Jezus tym, co mówi, tym, co robi w czasie rozmowy z Annaszem, wnika w jego serce, dotyka go i wskazuje na to, co w nim tkwi. Nie ma tam Boga, tam są bożki. Pieniądze, władza. Może czasami Jezus także dla nas jest niezrozumiały, jak był dla Annasza. Może czasami nie do końca zgadzamy się z Jezusem, próbujemy pewne rzeczy inaczej usprawiedliwiać, bo kiedy wsłuchujemy się w głos Jezusa, który jak dzisiaj przed Annaszem mówi prawdę, to w pewien sposób dotyka naszego wnętrza i wskazuje na nim, pokazując, co w nim jest. Może dotyka naszych bożków i tego, czego my często zawzięcie się trzymamy, o co walczymy i dlaczego jesteśmy w stanie nieraz dla tych rzeczy wyrządzić komuś krzywdę. Nie więc to słowo Jezusa dzisiaj do nas dociera. Niech zmiękcza nasze serca, szczególnie w Wielki Czwartek. Byśmy chcieli być w życiu uczniami, którzy pójdą za Nim. Którzy pójdą za Chrystusem. Będą chcieli razem z nic stać w prawdzie. Mając w sercu nie bożki, które czasami zdobywają nasze serca, ale mieć Boga. Jego mądrość, Jego miłość i zbawienie, które Jezus dla nas wywalczył. Zostańcie z Bogiem. Amen.